Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tu Paula z kanału Training Fitness. Jak widzicie po tytule, dzisiaj filmik o troszeczkę innej tematyce. Na pewno zdajecie sobie z tego sprawę, że dieta jest kluczowa do osiągnięcia nie tylko zdrowia, ale też pożądanych efektów. Same treningi niestety nie wystarczą. Ja też staram się Was cały czas uświadamiać, że treningi muszą koniecznie iść w parze ze zdrowym odżywianiem. Zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę ze zdrowym gotowaniem, niektóre produkty wydają się mocno wyszukane, wyselekcjonowane i do nabycia w jakichś dziwnych sklepach i bardzo kosztowne, a tak naprawdę nie jest. Te produkty bardzo często kryją się w naszych popularnych sklepach typu Biedronka, typu Lidl. Ja stosuję bardzo często te produkty, znajdziecie je również w moich przepisach. Także zachęcam Was dzisiaj do oglądania, pokażę Wam takie moje top produkty. Oczywiście nie będą to wszystkie produkty, które stosuję, bo ten film trwałby wtedy kilka godzin. Natomiast postaram się Wam przybliżyć te z nich, które są naprawdę godne uwagi, ułatwiają nam codzienne gotowanie. Jeśli szukacie takich gotowych, bardzo łatwych, super smacznych przepisów, to serdecznie polecam Wam mojego e-booka Chudnij zdrowo, jedz smacznie. Tam znajdziecie bardzo dużo przepisów na śniadanie, obiady, kolacje, sałatki, koktajle, desery. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. Te przepisy posmakują nie tylko Wam, nie tylko osobom ze sportowym zacięciem, ale tak naprawdę całej rodzinie. Postaram się Wam na przebitkach właśnie odnośnie tych produktów pokazywać przykładowe przepisy, co właśnie możemy z tych produktów zrobić i będą to przepisy z mojego e-booka. Oprócz e-booka, słuchajcie, już za chwileczkę na mojej stronie internetowej pojawią się też jadłospisy na Wasze specjalne życzenie. Będą to jadłospisy w zakresie 1800, 1600 i 2000 kalorii w różnych wariantach, na przykład dieta bezglutenowa dla wegan, optymalna czy dieta dla osób z Hashimoto i insulinoopornością. Także śledźcie moje profile na Instagramie, na Facebooku. Już za kilka tygodni wprowadzam te jadłospisy na moją stronę internetową i na pewno dam Wam znać. Ok, po tym długim wstępie zapraszam Was na listę tych produktów i otwieramy ją moim ulubionym produktem, czyli pasatą pomidorową, czy też pomidorami z puszki. Jeśli gotujecie razem ze mną, to na pewno zauważycie, że często używam tych produktów, zwłaszcza w okresie takim jak teraz, czyli koniec zimy, początek wiosny, kiedy pomidory niestety jeszcze nie smakują tak, jak pomidory powinny smakować, to pasata czy pomidory z puszki są fantastycznym rozwiązaniem, są też rozwiązaniem turbo szybkim. Po prostu wystarczy otworzyć opakowanie, dodać do mięsa, do warzyw, na patelnię, do koktajli. Tak naprawdę jest mnóstwo dań, które możemy zrobić razem z tą pasatą. Oprócz tego pasata jest świetnym źródłem potasu, dlatego że składa się 100% z pomidorów, także jest mega zdrowym produktem. Z pasatą najczęściej robię dania w stylu włoskim, czyli coś a la bolognese, ale również ratatouille, czyli takie bardziej warzywne potrawki z makaronami, z ryżem. Naprawdę są przesmaczne. Następny produkt to mleczko kokosowe. Wiem, że niektórzy nie lubią smaku kokosa, natomiast dla wszystkich fanów właśnie takich orientalnych klimatów będzie to fantastyczny wybór. Mleczko kokosowe zastępuje nam nie do końca zdrową śmietanę, która jest tłusta, jest oczywiście też na białym, nie każdy może na biał stosować, natomiast mleko kokosowe ze względów i zdrowotnych, i smakowych jest bardzo, bardzo fajne i zachęcam Was do tego, żeby dołączyć go do swojej diety. Co możemy zrobić z mleczkiem kokosowym? Na pewno wszelkie dania z kuchni orientalnej typu curry, typu masala. Możemy przygotowywać również desery z mleczkiem kokosowym, na przykład mango sticky rice, puddingi chia. Bardzo fajne zastosowanie mleczka kokosowego to jest również skyrnik, o którym powiem Wam jeszcze za chwilę. Pamiętajcie jednak, że mleczko kokosowe powinno być dobrej jakości. Ja serdecznie polecam Wam to mleczko, które teraz widzicie na ekranie.
Możecie nabyć je w Lidlu. Niestety jest ono prawie dwa razy tak drogie, jak to bardziej popularne mleko dostępne w marketach, ale kryje się za tym doskonała jakość i smak oraz konsystencja. Także zachęcam Was do tego, żeby akurat w przypadku tego produktu naprawdę zainwestować, bo to odpłaci się nie tylko walorami smakowymi, ale również zdrowotnymi. Zostając jeszcze na dziale z takimi przetworami i konserwami, to serdecznie polecam Wam ciecierzycę. Jest to produkt, którego na pewno nie może zabraknąć w mojej kuchni. Wykorzystuję go na wiele różnych sposobów. Niektórym osobom wydaje się, że ta ciecierzyca jest taka bez smaku, bez płci, jak to się mówi, ale zapewniam Was, że użyta w odpowiedni sposób jest naprawdę bardzo fajnym produktem. Przede wszystkim jest super źródłem białka, czyli dla osób, które nie jedzą mięsa, będzie ekstra wyborem, właśnie dodając go na przykład do curry, czy dodając ciecierzycę do sałatek. Z ciecierzycy można też zrobić fantastyczne brownie. Pamiętajcie też, żeby nie wylewać tej wody, w której jest ciecierzyca, tej zalewy. Ta zalewa nazywa się aquafaba i ona jest fantastycznym zamiennikiem białek jaj, więc osoby, które nie jedzą produktów odzwierzęcych, mogą stosować ją do ciast czy też do pieczenia bezy. Od ciecierzycy jest nam już bardzo blisko do makaronów warzywnych. To jest kolejne takie moje super, super odkrycie. W sumie rzecz popularna dosyć od niedawna i tak bardzo powszechna, dostępna w marketach. Te makarony występują w różnej formie: świderki, penne czy spaghetti. Dlaczego są fajne? Pomimo tego, że zawierają tyle samo kalorii co makarony zbożowe, na przykład makaron z pszenicy, to makarony te mają bardzo dużą zawartość białka, co wiąże się z tym, że są bardziej sycące. Możemy użyć ich mniej do naszej porcji i czujemy nasycenie jeszcze przez długie godziny po posiłku. Będzie to fantastyczna opcja również dla osób, które redukują węglowodany w swojej diecie i dla osób, które na skutek dużego wyrzutu insuliny bezpośrednio po posiłku mają szybko ochotę właśnie na coś słodkiego, więc to będzie fantastyczny wybór, zamiennik dla makaronów zbożowych. Aby redukować właśnie produkty z pszenicy i wykorzystywać różne zdrowsze mąki, które zawierają więcej błonnika, polecam Wam mąki gryczaną, owsianą, kukurydzianą, ryżową. Są to mąki, które, tak jak wspomniałam, mają więcej błonnika, dzięki temu dają nam troszeczkę więcej uczucia sytości i wpływają również bardzo dobrze na naszą mikrobiotę jelitową. Pamiętajcie jednak, że te mąki zachowują się troszeczkę inaczej niż mąka pszenna, dlatego ciężko jest nam czasami bezpośrednio tak jeden do jeden zastąpić mąkę pszenną mąką tą inną, zdrowszą, dlatego bardzo ważne jest to, żeby trzymać się porządnego przepisu, ale całe szczęście nie jest to skomplikowane. I z takich mąk możemy wykonać naleśniki, pancakesy czy super, bardzo pyszne, zdrowe gofry. Dla osób, które unikają laktozy, unikają nabiału, bardzo fajnym wyborem i też mniej kalorycznym są mleka roślinne. Ja osobiście jestem ogromną fanką mleka migdałowego, wykorzystuję je bardzo często, ale tak naprawdę też zależy to od Waszych preferencji smakowych. Do wyboru mamy też mleko ryżowe, mleko owsiane i wiele, wiele różnych innych. Pamiętajcie jednak, żeby czytać skład i żeby cukier nie był zaraz na drugim miejscu w składzie, dlatego wybierajmy te mleka, które mają tego cukru jak najmniej albo w ogóle nie są dosładzane. Natomiast jeśli nabiał Wam nie szkodzi, to są dwa produkty, które turbo Wam polecam, czyli mozzarella light, która jest dostępna zaraz obok tej zwykłej, tradycyjnej mozzarelli. Zawiera ona mniej tłuszczu i jako jeden z niewielu produktów w wersji light jest naprawdę light, czyli mniej kaloryczny, dlatego że zawiera mniej tłuszczu od mozzarelli tradycyjnej. To nie jest też tak, że w diecie redukcyjnej, w
zdrowej diecie, chcemy redukować tłuszcze do minimum, wręcz przeciwnie. Natomiast bardziej stawiajmy na te tłuszcze, które są bogate w kwasy nienasycone, które są bogate w kwasy omega, takie na przykład jak oleje, oliwy. Zaraz do tego przejdę. Natomiast mozzarella light jest super pomysłem, żeby właśnie dodać je do zapiekanek, czy też do omletów i do wszelkich dań w stylu włoskim. Drugim produktem, który znajdziecie na dziale na biało, tak naprawdę w każdym markecie, jest skyr. Produkt, który przywędrował do nas z Islandii. Dosyć niedawno stał się popularny, zwłaszcza wśród sportowców, a to dlatego, że ma niską zawartość tłuszczu, a bardzo wysoką zawartość białka. I często używamy ten skyr do tak zwanego dobiałczenia posiłków, czyli na przykład jeśli lubicie śniadania na słodko, które zazwyczaj mają bardzo dużo węglowodanów, a mniej białka, to właśnie skyr jest super opcją, żeby właśnie dodać do owsianki czy do różnych pancakesów i w ten sposób podbijamy ilość białka w diecie. To białko jest nam potrzebne po to, żeby dać nam poczucie sytości i żebyśmy zaraz po posiłku nie czuli po godzinie znowu głodu. Skyr będzie fantastycznym pomysłem na zamiennik sernika, czyli skyrnik, o którym wspominałam Wam już wcześniej przy okazji mleczka kokosowego. Jest to naprawdę przepyszny deser. Jeden taki kawałek ma niewiele kalorii, a bardzo, bardzo syci i do tego jest mega smaczne, także jeśli poczęstujecie swoich gości tym skyrnikiem, jestem pewna, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że jest to prawdziwy deser, a nie tylko fit zamiennik. Mowa już wcześniej była o zdrowych tłuszczach i na pewno w mojej kuchni nie może zabraknąć oleju kokosowego, oliwy bardzo dobrej jakości, oleju rzepakowego. Bardzo lubię też olej z awokado czy olej z ostropestu, olej lniany. Są to oleje, które naprawdę oprócz tego, że dostarczają nam zdrowych kwasów tłuszczowych, to dostarczają też wiele innych drogocennych składników dla naszego zdrowia, dla wyglądu naszej skóry, dla dobrego funkcjonowania naszego serca, umysłu. Także naprawdę serdecznie Wam polecam do tego, żeby zadbać o zdrowe tłuszcze w naszej diecie. Zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób jest uzależnionych od słodyczy i przechodząc na zdrową dietę, gdzie tego cukru jest naprawdę niewiele, często mamy ochotę na deser, więc robimy go w wersji fit. No tak, ale oczekujemy od tego deseru, że będzie jednak on miał słodki smak, więc musimy czymś posłodzić tą naszą potrawę. Ja zachęcam Was do stosowania ksylitolu. Ja zdecydowanie częściej używam ksylitolu, dlatego że po prostu smakuje mi on bardziej. Na co dzień jednak, słuchajcie, nie używam tego produktu dużo. Taka malutka paczka ksylitolu starczy mi spokojnie na cały miesiąc, jak nie dłużej. Staram się nie słodzić kawy, herbat, a jeśli już to robię, to naprawdę z odrobiną wspomnianego wcześniej ksylitolu. Proces odstawienia słodyczy, odstawienia cukru troszeczkę trwa. Zachęcam do tego, żeby raczej robić to stopniowo, niż mocno ucinać od razu słodycze, bo będzie nam tego gdzieś bardzo brakowało. Istnieje duże ryzyko, że się później na te słodycze od razu mocno rzucimy po jakimś etapie naszej diety redukcyjnej, dlatego powolutku, stopniowo stosujemy różne zamienniki, redukujemy ilość tej słodyczy w potrawach i w końcu po jakimś czasie naprawdę można się odzwyczaić od tego mocno słodkiego smaku. Będąc przy słodkich klimatach, to bardzo polecam Wam również dobre i nisko słodzone dżemy i powidła. I również w naszych sklepach, w naszych marketach mamy dosyć spory wybór, jeśli chodzi o takie zdrowsze dżemy. Ja osobiście najczęściej używam powideł śliwkowych, które uwielbia również mój syn. I używamy często również dżemu z fig oraz z mirabelek. Są naprawdę bardzo dobre, zawierają mało cukru, także śmiało można sobie taką łyżeczkę, dwie łyżeczki na śniadanie do właśnie jakichś naleśników, pancakesów, gofrów zastosować i troszeczkę uprzyjemnić sobie poranek.
Zostając w klimatach owocowych, bardzo często używam również owoców mrożonych, które są fantastyczne w okresie, kiedy te owoce są albo słabo dostępne, albo też nie ukrywajmy, że nie smakują tak dobrze jak w sezonie. Najczęściej w mojej zamrażarce goszczą maliny, jagody, które są fantastyczne do wszelkiego rodzaju smoothie. Można też na patelni z odrobinką miodu zrobić sobie właśnie takie samorobne powidła, które będą świetnie smakowały do wszelkich deserów, puddingów, gofrów czy nawet owsianek. Ale moją taką top ulubioną mrożonką jest mango. Mango, które można również stosować jak najbardziej do smoothie, ale często wykorzystuję również mango do potraw wytrawnych, czyli na przykład mango z krewetkami, mango z kurczakiem. To są przepyszne dania. W ogóle mango w połączeniu z chili to jest turbo, turbo, mega, mega smaczne, więc polecam Wam, wypróbujcie koniecznie. Pamiętajcie również, że mrożonki, jeśli chodzi o warzywa, również są zdrowe. To jest mit, że te warzywa i owoce mrożone są niezdrowe. One przeważnie są też zbierane, mrożone w okresie, kiedy te produkty są najbardziej wartościowe, wtedy kiedy jest na nie sezon, więc mają najwięcej wartości, dlatego śmiało możemy stosować warzywa i owoce mrożone. Jeśli chodzi o przetwory warzywne, to polecam Wam też i osobiście bardzo często stosuję kiszonki, czyli na przykład kiszoną kapustę czy kiszone ogórki. Teraz na ekranie widzicie moje ulubione, które kupuję w Lidlu. Pamiętajcie, że kiszonki są naszym naturalnym probiotykiem, dbają o naszą mikroflorę jelitową. Pamiętajcie, że jest to istotna sprawa, dlatego że jelita są naszym drugim mózgiem i to jest prawda, dlatego że oprócz tego, że dostarczamy do naszego organizmu cennych składników odżywczych, witamin, minerałów, to nasze jelita muszą prawidłowo funkcjonować, muszą mieć odpowiednią ilość tych dobrych, pozytywnych bakterii, dzięki czemu jesteśmy w stanie wchłonąć te wszystkie rzeczy, które dostarczyliśmy do naszego organizmu i je wykorzystać. Więc jeśli nasze jelita nie działają prawidłowo, to niestety nawet jedząc bardzo zdrowo, nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać wszystkich składników odżywczych. Także dbamy o nasze jelita i serdecznie Was zachęcam do tego, żeby kilka razy w tygodniu chociaż małą porcję właśnie kiszonek jeść. Dla odporności, dla zdrowia, dla lepszej cery, dla lepszego funkcjonowania tak naprawdę całego organizmu. I kończę, słuchajcie, produktami, które nie są głównymi składnikami, natomiast bardzo, bardzo będą nam pomagały w uzyskaniu super smaku, takich potraw troszeczkę nieoczywistych, bardzo ciekawych. Dzięki temu też nasza dieta będzie urozmaicona i nie będziemy czuli żadnego wyrzeczenia. W sensie ta dieta nie jest nudna, wręcz macie wrażenie, że codziennie odkrywacie jakieś nowe smaki. I mówię tutaj o różnych sosach i przyprawach. Te sosy nie zawsze są dostępne w Lidlu i w Biedronce, ale czasami są takie tygodnie azjatyckie i właśnie wtedy zachęcam Was, żeby zapolować na te produkty. Podstawą jest sos sojowy, którego bardzo często używam do różnych potraw, nie tylko tych z kuchni azjatyckiej, dlatego że sos sojowy w połączeniu z passatą pomidorową daje mega, mega fajny smak. Oprócz sosu sojowego polecam również sos ostrygowy, który nadaje bardzo fajnego smaku, oraz sos rybny, z którym trzeba już umiejętnie postępować, bo on jest taki specyficzny, bardzo specyficzny, ale dzięki właśnie dodaniu go do potraw otrzymujemy taki prawdziwie orientalny smak. No i oczywiście, kochani, przyprawy. Kwestia przypraw to mógłby być oddzielny odcinek, dlatego że ja uwielbiam stosować przyprawy i mam wielką szufladę z tymi przyprawami. Natomiast najczęściej oprócz takich oczywistych przypraw jak sól, pieprz, papryka słodka, używam bardzo często curry, kurkumy. Kurkuma ma świetne działanie przeciwzapalne.
Jeśli chodzi o zioła i o takie mieszanki, to używam często ziół toskańskich. Są to zioła, które oprócz oregano, bazylii, tymianku mają też suszone pomidory i suszony czosnek. Dzięki temu są fajną opcją nie tylko do sałatek, ale również do mięs. Pod wpływem wody czy oleju te zioła puchną i te pomidory są takie bardziej miękkie, więc bardzo fajna przyprawa. Polecam Wam serdecznie, wypróbujcie. Polecam do drobiu, do owoców morza, do warzyw, do omletów. Tak naprawdę sprawdza się w wielu, wielu potrawach. Wszystkie te produkty wymieniam Wam na dole w opisie tego filmu. Postaram się Wam również odszukać na paragonach takie orientacyjne ceny. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie te produkty, czy coś dla Was było nowością, a jeśli Wy macie jakichś swoich ulubieńców, których często używacie do zdrowego gotowania, to koniecznie również napiszcie w komentarzu. Na pewno ja się chętnie zainspiruję i inni oglądający również, którzy będą przeglądali te komentarze. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy chcecie więcej filmów w takim temacie. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowościami. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.